I cześć, myszki z tej strony Trajan. W pierwszym odcinku z gry Cataclysmo. Jest to gra polegająca na tym, że w głównej mierze będziemy budować zamki, czyli base builder, i będziemy się bronić. Czyli po prostu taka typowa gra, tower defense bym nie powiedział, base builder bardziej, ale też ma dosyć dużo, przynajmniej tak zapowiadają, dużo mechanik innych, takich bardziej, że tworzy z tej gry taką bardziej grę strategiczną. I właśnie wyszła, dzisiaj jest premiera. Ogólnie gra jest zaznaczona jako wstępny dostęp, w głównej mierze dlatego, że development się bardzo dłużył i wreszcie trzeba było coś wydać, żeby ludzie, którzy już od kilku lat ich śledzą, żeby wreszcie coś zobaczyli. W takim razie mamy tutaj nową grę, zobaczymy jak to pójdzie. Jestem bardzo, ale to bardzo zaciekawiony tym, jak to pójdzie, dlatego, że gra się bardzo fajnie zapowiada i nie jest to jakaś gra taka bardzo wypromowana, że widziałem, że ją wcześniej, żeby ktoś już grał w nią, żeby były jakieś rozdawane wcześniejsze kopie. W takim razie też się nie spodziewam, że aż tak bardzo dużo osób będzie chciało ją oglądać. Więc tak, tutaj taki plus. Mamy język polski, tutaj trzeba pamiętać sobie, że jeżeli chodzi o tłumaczenia, teraz te gry mają dosyć prostą rzecz, dlatego że zatrudnienie studia tłumaczącego jest w miarę łatwo, więc nie powinno być aż tak źle z tłumaczeniem. Poziom trudności wydaje mi się, że może pójść w średni, dlatego że bardziej chcemy zobaczyć, o co w tym chodzi. I tak, na razie samouczek ciągle niech się pokazuje. Nie wiem dlaczego teraz nam to wszystko daje, dlatego że jest, tak, tutaj kampania wciąż jest w fazie produkcji, więc kampania może nie dojść do końca, ale zobaczymy jak to będzie. Może jest tam, widziałem tryb swobodnej rozgrywki, to może ten tryb swobodnej rozgrywki jest taki nawet fajny, żeby pograć, ale nie wiem czy będę chciał poza kampanią coś grać. So, you've come to talk of Lady Iris. It's true. She has shared my fire from time to time. Sit down. Rest. I still remember that day, outside Ogar. The day I met her, the Lady Iris herself. Okej. I co, będzie taki samouczek, że będzie bitwa i my będziemy już na samym początku tutaj się bić? Jak to w bitwie zazwyczaj? Więc tak, to nie jest taka forma aż tak bardzo zanimowana, bo jak sami widzicie, grafika jest taka w miarę prosta. Why did I volunteer for this? Będę musiał jeszcze sobie ustawić dźwięk w głównej mierze, dlatego że w sumie na samym początku myślałem, że wszystko będzie ok, nawet przy takiej głośności, ale widzę, że można trochę sobie przyciszyć, więc dajmy sobie może tutaj 90 i na pewno głosy trzeba będzie dać sobie tak 65. Też nie chciałem, żeby były zbyt cicho. Okej, znów. Tak, więc to wygląda coś takiego, że jest kilka trybów, jest tryb budowania, jest tryb eksploracji. Tutaj jest, mamy oczywiście tryb eksploracji, więc tak, możemy poruszać kamerą w sadu. Podoba mi się, że misja to jest po prostu poruszanie. Możemy ją obracać? Obracaj kamerą, wciskając środkowy przycisk myszy i poruszając kamerę. Dobra, czyli da się. Możesz przybliżyć za pomocą kółka od myszy. Wow, dosyć blisko, nie powiem. Aby spojrzeć na mapę z lotu ptaka, wciśnij M. Wow, ten samouczek to kojarzę tylko z innej gry. To była gra w Robloxie, więc już się dobrze zapowiada ten samouczek. Korzystaj ze strategicznego widoku. Dobra, chyba mamy wyjść. Okej, jest dla mnie już dobry dźwięk właśnie głosów. Okej. Więc wygląda na to, że mamy typową mechanikę przestawiania jednostek pojedynczo. Zgaduję, że później grupowo też. Okej, czyli możemy łapać ten przycisk
i wtedy on też zmienia drogę. Muszę się tego nauczyć, jeżeli mam prowadzić tego serię, więc... Okej. Okay. Idź tu. A, mam... Yes? Trzymacz cię? Jezu, już się nie nauczył. Ruch to jest G. Doing it. Okej, muszę się nauczyć skrótów klawiszowych. Co tutaj masz? Wybierz C, stop. Stop to znam, H. Więc... Widzę, że tutaj trochę jest takie nawiązań, jeżeli chodzi o inne gry. Co tutaj mam? Priorytet celu, najbliższy wróg. Czyli taki ostrożny... Okej, dobra, dobra. I co tutaj się nauczymy? Pierwszą mechanikę? Mhm. Aha. Okej, czyli prawy czyli tak. Right away. Prawym przyciskiem możemy już to wcisnąć, więc nawet nie muszę G, dobra. Gdzie mam pójść? Przejść na wskazaną pozycję. Aha. Czy tutaj musimy odkrywać ten teren? Chyba tak. Okej. Na razie mi się podoba gra, nie powiem. GUI jest nawet fajne. Okej, czyli tak. Where to? Aha. Trochę nie podoba mi się, że nie mogę myszką przesuwać kamerę, tylko muszę przesuwać to normalnie. Oraz ten... Right away. Trochę odkrywanie tych terenów. Mm-hmm. Byłoby fajnie, gdyby na bieżąco się odkrywało. It could almost be beautiful. We're lucky to have masks. Okej, no tak, wiem, że masz maskę, ale o co chodzi z tą maską? Może kiedyś powiedzą. A horror. This creature, it might have once been... No, don't think about it. Co, żabą? It's just vermin now. Kill or be killed. Okej. Okay. Dobra, widzę, że tutaj próbuję już nam trochę lore dać. Ja zawsze jestem zainteresowany lorem na takim... Softly. Let me think about this. Okej. Okay. No to mogę... O, co tutaj jest? Spacja lub symbol z pauzy, czyli spacja. Możesz przyspieszać jego bieg, wciskając F, klikając symbol przyspieszenia czasu. A zatrzymuj czas spacją, a F to jest przyspieszenie. Okej, to jest w sumie nawet ważne. Okej. Czyli tak, mamy... Te, mamy... O. To nawet nie jest taki straszny dźwięk, to jest po prostu taki śmieszny. Okej, co tam mamy? Upoluj szkodnik. No to wybierz cel. Mogę wybrać? Mhm. Okej, prawym przyciskiem, ale nie chciało. Jej. Ach, ta zaawansowana AI. Ono już niedługo nas zniszczy. Możemy go jakoś obskurować, czy coś takiego? Okej, chyba nie. To mnie też było dziwne, że tak powiedziałem. Ludzie jakby to usłyszeli normalnie, to takie... Że co? Okej. Dlaczego byłaś... Mówią, że uczoną jesteś. Dlaczego byłaś koło tego szkodnika? Żyjesz? Lady Iris, I bring word from Ogar. The city is... Do I look like a scholar, Herald? The lady's gone on alone. Easy for her, but... W sumie wyglądałeś jak kobieta z innej perspektywy. I'd best go with you to deliver your message. Dobra, podoba mi się trochę... właśnie ten głos, ci aktorzy właśnie... Głosowi, okej. Mamy wybrać dwie jednostki, okej, mamy te dwie jednostki. Okej. Podoba mi się, że możemy wychodzić do góry. Dobra, pójdźmy w takim razie tu. No to jest samouczek, więc trzeba pamiętać. Okej, gra wstrzymana, zasięg. No tak, jednostki mają. Okej. Mhm. Okej. Czyli tutaj mamy już się takiego.
Może być trochę denerwujące. No. Hmm? Aha. Okej. Okay. Podoba mi się, że oni sami z siebie strzelali, więc... Let's take them down from above. Więc w sumie nie mieliśmy nic do mówienia. Okej, okay, no. Mamy kolejną mechanikę, czyli strzelanie z wysokości. Aha. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. W ogóle te kamienie to chyba jakieś bomby, tylko że tak powiem, te bomby to takie trochę słaby damage zadają. Dobra, zobaczmy, co tutaj będzie dalej. Bo ewidentnie dużo tych szkodników jest. Ale czy coś tutaj więcej będzie? Okej. Okay. I co to niby jest? See that ancient beacon? Only one person can light him. The lady passed through here. Aha, okej, okay, czyli ta uczona była tutaj. Let's check that salvage pile for something we can use. O, wreszcie. Bo tak ciągle mijamy te skrzynie. Aha. I ja ciągle mam takie, kurde, by się chciał zajrzeć do nich. Okej, okay, zdobyliśmy deski. Okej, okay, czyli wygląda na to, że w trakcie rozgrywki możemy budować rzeczy, okej. Okay. W głównej mierze chyba po to, żebyśmy po prostu mogli teraz tutaj przejść. Aha. Ale zgaduję, że normalnie można byłoby wykorzystać to w stylu takim, że fortyfikacje. Okej. Okay. Mamy... O, jak się to obraca? Prawy. Okej. Okay. Sterowanie podczas budowania. Lewy shift i kółko myszy, czekaj, rozstawiając możesz przytrzymać lewy shift i użyć kółko myszy lub kółko myszy w dół, by szybko przełączyć między ostatnimi elementami. Okej. Okay. Jeżeli przytrzymasz, przeciągniesz lewy przycisk myszy, możesz mieć. Okej. Okay. Możesz też odzyskać dowolny przedmiot od menu budowy, a następnie używając lewy przycisk myszy na każdym elemencie. Elementy możesz odzyskiwać i budować ponownie, ile zechcesz. O, czyli fajna mechanika. Okej. Okay. Let's get on with it. Dobra. Right away. Tutaj będę musiał się trochę nauczyć tego, dlatego że normalnie jest coś takiego, że na przykład jak się odzyskuje, tryb odzyskiwania X. Okej. Okay. I już nikt nie przejdzie. Po czym się okaże, że nie wiem, przeciwnicy będą tam. Gaduję, że warto by było najpierw przejść i zobaczyć, czy nie ma przeciwników. Mm-hmm. Okej, okay, przynajmniej nie mamy kolejną kubkę gratów. Okej, okay, co tutaj mamy? What a messy stairway. No. Nie wiem, dlaczego mam taki jakby... Okej. Okay. Dobra, tutaj jest napisane na temat tych materiałów, więc w sumie możemy to na razie ominąć, dobra. Where to? Aha. Weźcie I'm ready. To. Mhm. Okej. Okay. Yes? Będę musiał się jeszcze trochę nauczyć, jeżeli chodzi o grupowanie. Post me high. Czekaj, to chyba nie... Huh? Muszę się nauczyć, jak się to nazywa, żeby grupami przesuwać. Przesuń swoje jednostki na wskazaną pozycję. A, mamy zapewne zbudować tutaj schody. Okej. Okay. Jej. Okay. Aha. W takim razie idźcie. To są znakomite schody, nie powiedzcie. I co teraz? Chciałem zabrać ze sobą te schody, więc. Who is this scholar? To go alone into places like this? I can hear horrors lurking ahead. Tak.
Nie wiem, kto to jest, ale zgaduję, że nasz główny bohater. Bo raczej nie ten gościu z łukiem. Doing it. A, w takim razie powoli zajmijmy się tym wszystkim. Nie wygląda na to, żeby byli zbyt inteligentni. Wydaje mi się, że w sumie one są na tyle wolne, że aż tak bardzo nie musimy się martwić nimi. Okej, zróbmy to. Zgaduję, że niedługo będziemy mieć jakąś pierwszą taką... pierwszy jakiś taką symulację bitwy, więc... musimy... przydałoby się wziąć te wszystkie materiały. Okej, normalnie możecie też wziąć tak, więc... I teraz trzeba wybudować most. Okej. Mamy coś... na takie... super schody. Możemy postawić. I... to było wszystko. Okej. W takim razie wchodźcie tam. Makes sense. No, na razie ta rozgrywka jest mało strategicznie, ale zgaduję, że to po prostu samouczek, więc też tak nie wymagają od nas, żebyśmy aż tak bardzo musieli wszystko wiedzieć. Right. Okej. Zastanawiam się, czy ten punkt to był do góry, czy na ziemi, bo z jednej perspektywy nie był. Lady Iris, I bring an urgent request. Ogar expects an attack. The gates are... She listened to my message, or pretended to listen. It didn't matter. She knew what to do. Okay. If Ogar calls, we go. Jej. Udało nam się. Szczerze powiem... ten dialog dosyć ciekawy, ale okej. Okay. Dobra. W takim razie mamy za sobą pierwszy samouczek. Zgaduję, że to jest samouczek. W głównym mierze... Okej, trochę nie są głośne te głosy. This was our world. Then the Perlas appeared. And everything changed. They revealed a great secret to humanity. A great power. The Palido. We built ourselves a sublime domain. The Perlas glowed for us. Yet as time passed, we realized everything has a price. You all know what happened next. The Cataclysmo. Oh, yeah. The land was drowned in mist. And from this mist, on pale legs, emerged fresh horror. The survivors ran. They sought a new home, scrambling to higher ground to save themselves. That is how Ciudad Hogar was founded. The city where we have been surviving for generations. Okay. Nie powiem. Może tylko ja, ale ty po prostu tu jesteś takie, że czasami te fabuły, jak są takie dosyć trendowe, to ja się zbytnio nie słucham. The Solar Gate stands as firm as ever. But if the reports are true, the gate will be under attack soon. Okej, okay, Lady Iris, to jedna osoba specjalna. Okej. Okay. Czyli to jest jakiś, no, bohater. A pytanie jest, co my teraz mamy niby zrobić? No to jest fale. Widzę. Tak, i w nocy fale chyba są mocniejsze, okej. Okay. Mamy czterech
Jeżeli to ma być mega super atak, to dlaczego mam jakieś czterech łuczników? Okej, okay. Gdzie możemy tutaj postawić ich? Okay, yes, dawaj doing tu. It. Yeah. Hmm. Tutaj idziesz. Nie powiem przez to, że to jest tak przechodzą między sobą. Że trudno mi określić. Okej. Okay. Złap. I idź tutaj. Okej, dobra, nie. W nocy atakują po prostu. Dzień to jest okres, kiedy możemy się bronić. I co teraz? Najbliższy wróg. Yes. Ty daj sobie najbliższego wroga. Nie, najgroźniejszy ty macie. Wy tak, dawajcie sobie najbliższy. Wy dajcie sobie najgroźniejszy. Okej, okay, co nie teraz atakują? Nie atakują nam schody. Ja powiem, to nie jest najważniejsza rzecz w tej bramie. Wszystkie poszły na lewo, co mnie trochę denerwuje, ale w sumie ja też bym zaatakował jedną część bramy. Jej, udało się. I co teraz możemy zrobić? Lady Iris, no doubt the true swarm will arrive tonight. But with the small force we have. Then we build, Harold. Another defensive layer out there. Okay. More walls? It's true, we have plenty of stone, but... Okay, budowa kamiennych umocnień. Okay, fajnie. O, możemy stakować. Let's make sure these new walls stand firm. Okay. Mamy zablokowany czas, więc to jest dobre. Okej, okay. Budowa kamiennych umocnień. Wysokie mury to mocne mury. Fajnie. Ustawię kamienie cegły na sobie, by zwiększyć ich wytrzymałość. Staraj się budować krzyżujące się wzory, by zapewnić wysokim murom podparcie i odporność na zawalenie. Okej. Okay. Ile mamy? Kamienie. Kamienna cegła to takie coś. Dobra, mam plan, mam plan. Dobra. Spróbujemy zrobić to w bardzo ciekawej formie. Tylko muszę najpierw się zorientować. Tą kamienną. Dobra. Mój plan jest taki. Możemy to w sumie wykorzystać. Żebyśmy budowali coś takiego. I wtedy będziemy. Oni zapewne będą chcieli wchodzić jakoś w te wyrwy, a my w głównej mierze będziemy po prostu tutaj stać. Więc taki mój jest na razie genialny plan. Zobaczymy, jak to pójdzie później. Nie wiem, czy będziemy mieć wystarczająco materiału, żeby aż tak bardzo wykonać ten plan. Okej, okay, tutaj mamy taką przerwę, więc ewidentnie będzie dla nas punkt. We could use some sort of passage through our new structure. Okay. Dobra, tutaj pisze, że możemy zrobić bramę. W sumie mądre by było, żebyśmy mieli jakieś przejście. Okej, okay, co tutaj mamy? Tutaj mamy drzwi, tutaj mamy podwójne drzwi.
Więc tak, tutaj możemy postawić sobie drzwi takie normalne. I teraz obudować to, ale oprócz tego zrobimy sobie jeszcze kolejne drzwi dla wszelki wypadek. O, tutaj. Na wszelki wypadek, żeby były. Ok, w takim razie możemy kontynuować naszą budowlę. Podoba mi się, że to jest po prostu teraz symulator trochę Simsów. Tak się czuję, jakby trochę Simsy grał. Tylko, że wiecie, że teraz to takie... It's a strong wall, Lady Scholar. But next to the Solar Gate, it's... Never mind. Tak, po prostu jesteś hejterem i tyle. Elementy taktyczne. Są wyjątkowe pod tym, co to jest. A, okej. Okay. Czyli to są takie pusty, które... The Solar Gate has Merlons atop the wall. Czyli będzie to polegało na tym, że... Okay. Dawajcie tutaj. Że możemy sobie jakoś udekorować to. Po prostu chcą dekoracji. W pewnym poziomie one się tutaj polepszają. Okej. Okay. No mi się już ta mechanika, tylko trochę, wiecie, trochę to będzie więcej zajmowało czasu. W takim razie zobaczymy, czy kolejny poziom. Wzmocnienia ogólne, mamy tutaj trochę kamieni, mamy schody. Tak, musimy te schody zamontować. Dlatego też przydałoby się mieć te. Okej. Okay. Muszę mieć podparcie. Niech to. Mogę mieć podparcie... wiecie co, nawet jeżeli to są kamienne schody, to chyba nie są aż takie bardzo ważne, żebyśmy mieli je z kamienia, możemy mieć je z drewna. Muszę mieć podparcie. Nie mówcie, że nie możemy tylko budować mury do pewnej wysokości, bo później po prostu nie będziemy mieć podparcia na nie. No nie, muszą być jakieś rodzaje podłogi. Nie mówcie, że... to jest... drewniana podpora. Okej, chcemy mieć na tej wysokości schody. To na pewno się nam nie uda. Nie mówcie, że nie jestem w stanie na tą wysokość zbudować schodów. Okej, tutaj. Boom. Schody. Bum, bum. Tutaj schody. Tutaj drewniana podpora. Okej. Okay. Czy jest jakaś możliwość kopiowania designów? To by było fajne. Okej. Okay. W takim razie musimy pamiętać o tym. Tylko wydaje mi się, że jest możliwość budowania podłóg, tylko że nie wiem, jak to robi się. Okej. Okay. Więc mamy super schody. Nie powiem, śmiesznie to wygląda. Okej, okay, więc mamy wzmocnienia. Jak to działa? Macie to tutaj gdzieś? No nie wiem. Dobra, chcemy od tutaj, żeby było. Tutaj sobie też dobudujemy, mamy tylko jedno.
Fajnie, fajnie, też macie banery, fajnie, podoba mi się to. Byście mogli poprzechodzić, na razie musimy się... Na razie musimy tak pobudować to, żebyście mieli miejsca do strzelania. Okej. Dobra, więcej już tego nie mamy, ale chyba musimy to z kamienia zrobić, ponieważ już dalej nie pójdzie. Możemy mieć to. O, to jest w sumie taki rodzaj podłogi. Taka biedopodłoga. Okej. Dosłownie, teraz to jest takie... Co użyć, żeby... żeby nam się nie skończyły materiały zanim się da nam skończy. Okej. Drewno poszło. Więc teraz możemy stakować tym. Podoba mi się, że to jest coś takie, że w pewnym momencie musisz stakować sobie jakimiś takimi mało rzeczami, które raczej nie powinieneś użyć do tej budowli, ale nie masz nic innego. Okej. Mało zasobów. Nie mamy drewna. To jest jeden z ważniejszych elementów. Chyba musimy zamienić się... Musimy zamienić miejscami to. Okej. W takim razie dawajcie to. Bum, bum, bum. Tutaj wejdzie. Dajcie kamienia, a możemy to podpory wykorzystać. W sumie mamy bardzo dużo kamienia, więc bardzo tutaj łaskawie nam dali. Ok, macie taki mostek, cieszcie się. I teraz to postawmy. Byśmy tutaj mieli, jakby tutaj to, użyć tych tych właśnie podpór. Mamy trochę ich jeszcze? Nie, mam wszystkie zużyte. Dobra. Dawajcie to. To jest na rozbiórkę. I tak. Tutaj. Kurde, by się przydało mieć te trójki. Dużo myślenia, wydaje mi się, że to jest normalny samouczek, który aż tak bardzo nie potrzebuje wykwintnych murów. Okej, dawajcie podłogę. To raczej nie powinno im zablokować przejścia. Za mało zasobów? Mieliśmy tylko 4 tego? Wydaje mi się, że trochę więcej. Mamy jeszcze kamienne. Szczerze powiem, kamienne bardziej mnie interesują, ponieważ dodają tutaj trochę... Dawajcie. Tak, wiem, przez przypadek kliknę to. Okej, więc mamy tutaj, więc tak. Banner będzie tu. I banner może być tutaj. Dobra, i jedyne co to sobie... Jej. Sundown is coming. We need them on this wall now. Okej. Okay. Możesz grupować wiele jednostek, aby otworzyć oddział, który potem można szybko wybrać. Control 1. No mówiłem, że to będzie tak. Okej, okay, dawajcie, gdzie to jest. Yes? Okej. Control 1. Brało się? Chyba tak. Mhm. Okej, okay, wysyłamy was tu. Ha? Nie mów mi tutaj ha. Gdzie są nasze... No tutaj. Post me hi. A masz cios. I...
No. Czy mamy już gdzieś zgrupowane? Coś mamy zgrupowane tych. Where to? Okej, trochę mnie denerwuje, że nie pokazuje aż tak bardzo to jest zgrupowanie. Okej, okay, dawajcie dwójki. I'm on it. Tutaj. A wy, kim jesteście? Miotacz. Miotacz może być tu. Yeah. Tutaj. Aha. Czy wyślemy was tutaj. Makes sense. No, oby. Okej. Fajnie. Możecie pójść na swoje miejsca? Możemy tą przenieść? Wy wiecie, żeby... Może ona też ich wspomagała mentalnie. I zobaczcie na te piękne mury. Okej, możemy przyspieszyć. F. Widzę, że jej się zbytnio nie śpieszy. Okej. Dobra, więc tak. Tutaj nas atakują. Na moje nieszczęście nie wiedziałem. A, tutaj też. Okej. Więc... Okej. Możemy przyspieszyć czas, trzeba już włączyć. Chyba jest włączone przyspieszenie czasu. Możemy określić. W sumie tak dosyć szybko tutaj przychodzi między sobą, więc... Chociaż ostatnio może tak przeszło, teraz będzie trochę inaczej. Zobaczmy, jak to będzie po prostu. I zapada noc. Fajnie. Zacznijcie ich atakować. Okej, wygląda na to, że nie jest tak źle. Bym tutaj... Kurde, szkoda, że banerów tutaj nie dałem, bo realnie... ta strona jest trochę zagrożona. Okay. Ja nie mówcie, że to jest wszystko. Chciałem przestawić. But it is strange. Our forest garrison should have felt the swarm. A kiedy ostatnio się z nim porozumiewaliście? All I know is that the horrors have not been this close to the city in a long time. Okej. Okay. Myślałem, że to jest zero. Ukończono. Okej. Okay. No tak, kolejny samouczek. O, maści los, naprawdę. To bardzo, ale to bardzo długo zajmuje, jeżeli chodzi o budowanie, a później przychodzi jedna fala i koniec. That night, it is defended the city gates from the horrors of the mist. With her peers in the order, our sworn defenders. Yet, this was not the first time Ogar stood against its enemies. 30 years before that night, while the Order was once again fighting for their families, for all of us, a quiet sound began that would change our history. And when the Perla scholars opened their door, there she was. Between her tiny arms, a Perla embedded in her chest. You already know, a Perla is not a trivial thing. You could die just by touching one. And yet here was an infant with one of these things inside her. She'll die without us. She's a horror in disguise, I tell you. A horror! One looked on in silence. And when she stepped forward, all arguments ceased. She carries a pearl light, yes. But also a book. Rectora Elena. She always seemed to understand things. Others could not. Do we not value knowledge? The child? The child is a beacon. Bring her in. Call her
Iris. So, the scholars of the Ivory adopted the girl as their own child. And she grew like any other. Slowly, but steadily. Always carrying her book, filled with stories from the past. But Iris was not any other child. As soon as the scholars allowed it, she became a chief defender of the city. And what does a good defender do when an attacker becomes too bold? She plays it smart. She goes in search of answers among the trees, beyond the walls. If we had known what she would come to face, Ciudad Hogar would have shut all doors and windows, and for the first time in centuries, prayed. Okej, chyba Charles Samouczyk skończył. Okej, wygląda na to, że tak, bo mamy tutaj pewne interfejsy już inne. Witaj, Hermes. Okej. Czy już koniec? Okej, stół wojenny. To właśnie przy stole wojennym Iris decyduje, gdzie uda się w następnej kolejności, czyli misję. All right, Birdbrain. What say you to a ramble in the forest? I need to know what's going on. Okej. Tak, więc mamy kolejną misję. Wygląda na to, że oprócz tego możemy gnąć na Hermesa. Szczerze wszystko, to jest jedyne, co możemy z Hermesem robić. Okej, okay, nie wiem, dlaczego ta synchronizacja panowa się porypała. Jest wyłączona. Nie wiem, dlaczego się prąbał. Więc tak, mamy kolejną misję, mamy tutaj pierwszy samouczek, drugi samouczek, tutaj kolejny samouczek. Okej. Okay. Jeżeli to jest samouczek, to spróbujmy go zrobić. Okej. Okay. Leśny garnizon. Misja główna samouczek. Leśna głusza. Iris, leśny garnizon nadal nie daje znaku życia. Ruszaj, jeśli stało się najgorsze, odbuduj go. Lektora Elena, no to ta babka. Gospodarka osiedla, obroń cytadele za wszelką cenę. Jest 40 minut. Dobra, nie. Wydaje mi się, że nie zrobimy tego. Mogę tego wyjść? Okej. Okay. Zrobimy to w kolejnym. Dlatego, że po prostu wydaje się, że inny. Że to też trochę zajmie. Wydaje mi się, że to była główna moja wina, ponieważ. Była jedna fala i z łatwością pognaliśmy, a ja wybudowałem najwspanialszy mur świata. Mogłem go poprawić. Jeszcze jest do poprawienia, ale jest wspaniały. No, w takim razie widzimy się w kolejnych odcinkach. Kuzma i Trajol. No to cześć.